No i jesteśmy w Kwidzynie, czyli kolejnym punkcie na mapie finalistów programu Sol for Tomorrow. A dokładnie w Liceum Mundurowym Spartacus, gdzie kolejne 4 osoby przygotowały projekt z dziedziny zdrowia. Zobaczmy, kim są. Jestem Seweryn. Moje zainteresowania to militaria, sztuki walki i gry komputerowe. Nazywam się Paweł, interesuję się militariami i psychologią. Mam na imię Karolina, moje zainteresowania to matematyka i militaria. Mam na imię Julia, interesuję się rysunkiem i medycyną. Nasz projekt polega na stworzeniu aplikacji, która ma na celu poprawienie komfortu psychicznego młodzieży. Chcemy zaoferować anonimową pomoc w sytuacjach kryzysowych. Jest ona od młodych dla młodych. Udział w programie Sol for Tomorrow rozwinął we mnie kreatywność, której sama po sobie bym się nie spodziewała. Nauczył mnie pracy w zespole na wyższym poziomie. Nauczył mnie tego, że każdy pomysł, który mamy w głowie, możemy tak naprawdę zrealizować, niezależnie od tego, jak dalekosiężny się wydaje. Nauczył mnie tworzyć prototypy aplikacji. Moim zdaniem warto brać udział w programach typu Sol for Tomorrow, ze względu na to, że możemy się wielu rzeczy nauczyć na przyszłość, które mogą się nam przydać, jakkolwiek w życiu zawodowym, oraz też możemy naprawdę nauczyć się tego, że wszystko jest dla nas możliwe i każdy nasz pomysł, nieważne jak abstrakcyjny, możemy zrealizować. No i oto fantastyczny zespół z Kwidzyna. Trzymamy za nich kciuki.